serdecznie goście, czcigodny księże kanoniku. Z tego miejsca serdecznie księdza pozdrawiam i dziękuję za tegoroczne zaproszenie i gościnę w tym przepięknym sanktuarium. Na koncercie Otwórzmy okna serc. Serdecznie witam burmistrza gminy i miasta Nowe Skarmierzyce, panią Bożenę Budzik. Witam zastępcę burmistrza, pana Pawła Błaszczyka. Witam przewodniczącego Rady Gminy i miasta Nowe Skarmierzyce, pana Kazimierza Sipkę. Witam kierownika referatu oświaty, pana Daniela Mitułę. Kierownika referatu kultury, pana Aleksandra Liberta. Witam wszystkich zaproszonych gości, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń. Witam wszystkich przyjaciół naszej szkoły, nauczycieli, rodziców i was, drodzy uczniowie. Już po raz siódmy rok gościmy w tej przepięknej świątyni, by kolędować ostatni tydzień przed Bożym Narodzeniem. Oddaję głos artystom. Minął rok, znów za oknem zmrok, blask choinki lśni, bo świąteczne idą dni. Świece funkcjonują już i najjaśniejsza świeci z gwiazd. Do kolędy zaprasza wszystkich z nas. Właśnie nam jeszcze raz.
otwiera się wnętrze ziemi i jasnym płomieniem otwiera okna ludzkich serc.
Maria, Maria,
Po stajence przebiegł chłodu dreszcz, mości się puszysty zmierzch. Nocka potrwa do białego rana, na promyku księżycowym gra kołysankę dla naszego pana. Główkę złóż mi, mój syneczku, na kolanach mych. Czujnie spać będziemy, ja i ty. Anioł przędzy gwiazd na łące nocy rozpali dla nas światło swojej mocy.
Przy tobie mknął odległości, co szare zmienia się o świetne tajemnicze. Daj nam więcej mi takich spragnionych miłości. Niech świat przy żółtku twoim odmienia oblicze. Tej nocy anioł przyszedł do Józefa. Zbudźcie dzieciątko, co tak słodko śpi. Juda dziś to niebezpieczna strefa i policzone małe chłopcu dni. Nam jest i Herod ciągle drży w obawie, że chociaż władzę cieszy jego dom. I rzymski cesarz patrzy nań łaskawie, to w rączkach dziecka może kryć się dom. Uciekali, uciekali, uciekali na osiołku przez pustyni szlak. Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej, ukrycie się bezcenny listak. A jakby to było dziś, gdyby Jezus narodził się w naszych czasach. Gdyby zapukał do twojego i mojego domu, czy wpuściłbyś go? A jakby przyszło nam, jak mędrcom witać go, co podarowałbyś dzieciątku, który Zbawicielem zwie się? Zdarzyć się może wszędzie, owo, najważniejsze spotkanie w twoim życiu. Będzie to spotkanie na środku drogi, może przypadkowe, mimowolne. Spotkanie najważniejsze na twojej i jego drodze. Spotkanie to pokaże ci, że jesteś chciany i szukany. Niech śpiewa wszelki chór, niechaj nie boi.
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła. Dziś daje znak, by zasiąść do świętej wieczerzy. By biel opłatka ludzkie właśnie pogodziła i okna serc na oścież otworzyła. W dniu, w którym rodzi się Boże dziecię, życzymy wszystkiego, co najlepsze. Niech maleńki Jezus obdarza swoją miłością i pokojem. Niech zabłyśnie dla nas światło i rozpromieni wszystkie troski i trudności. Dziękuję Wam za to okno serc, które otworzyliście przez te kilkadziesiąt minut. Okno przepełnione miłością, okno pełne wzruszeń. Gratuluję Wam pięknego występu, ale przede wszystkim pięknego przekazu. Słownego, muzycznego, melodyjnego. Jesteście naszym oknem. Oknem otwartym na czas świąteczny, oknem otwartym na drugiego człowieka. Dziękuję naszym najmłodszym artystom, 6-7-latkom. Dziękuję tym nieco starszym i najstarszym. Wielkie brawa dla Was.
naszym kochanym uczniom, dziękuję im rodzicom. Przede wszystkim zaś dziękuję wspaniałym nauczycielom, przewodnikom, którzy od lat dbają, abyście te okna mieli pootwierane na miłość, na drugiego człowieka, ale też na wartości artystyczne. Zapraszam tu do mnie panią Danutę Szymczak, która od 7 lat towarzyszy i układa piękną część artystyczną, panią Jolantę Łęcką, panią Magdalenę Gruchociak, panią Anię Dziadkiewicz, panią Maritę Kowalczyk. I serdecznie zapraszam księdza Marcina, który cały czas gra jeszcze do tych momentów. Wielkie brawa dla artystycznego zespołu. Zapraszamy mamę, która co roku nas wspiera tym pięknym głosem. Zapraszamy serdecznie. Na nasz wspaniały koncert i w imieniu swoim i całej społeczności szkoły zapraszam na przedświąteczny kiermasz i na dalsze już biesiadowanie w naszej szkoły. Moi kochani, ja tylko do tych życzeń się dołączam. Bardzo dziękuję wszystkim artystom, nauczycielom, wszystkim i cieszę się, że mogliśmy po raz siódmy tutaj u boku Matki Bożej w naszym sanktuarium w innym sanktuarium, że mogliśmy tutaj się cieszyć. I moi kochani, niech więc Boża Dziecina rodzi się w naszych sercach. Otwórzmy drzwi Chrystusowi, aby On mieszkał w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszym życiu. Niech Chrystus, który przychodzi do nas, niech Wam wszystkim błogosławi. Na te święta postańmy teraz i udzielę Wam wszystkim Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju z Chrystusem.